Cześć, dzisiaj taki bardzo krótki filmik. Jak widzicie, tutaj mamy seryjny tłok z Rometa routera WS50. Wygląda on w taki sposób. W środku ma takie, jakby to powiedzieć, z odlewów, takie różne znaczki i tak dalej, i tak dalej. I ma dłuższy płaszcz. A tutaj mam tłok już przerobiony siebie, czyli denko tłoka wypolerowane. Nie musi być na lustro, taki błysk wystarczy. Pierwszy tutaj, pierwsza półka na denku również została wypolerowana. Jak widzicie, tutaj są takie dziurki. Są to gasporty, czyli ciśnienie, które wypycha pierścienie na zewnątrz, będzie działało z większą siłą i będzie szybciej je dopychać do ścianek cylindra. I również jest skrócony płaszcz tłoka. Oczywiście skutkuje to piston slapem. Wtedy ten wymiar jest mniejszy, ponieważ tłok jest stożkowaty, czyli tutaj u góry ma inną średnicę, na środku ma inną średnicę, na samym dole ma inną średnicę. Nie wiem, jakie to są odchyłki, nie mam mikrometru i nie mam jak to zmierzyć. Kolejną rzeczą jest tutaj te boczne ścianki. Jak wiecie, tłok w ogóle tutaj nie bierze udziału w pracy z boku. Niektóre tłoki są nawet tutaj o takich ściankach, które w ogóle nie dotykają gładzi cylindrycznej. I ja zrobiłem to samo, sobie wyszlifowałem tutaj trochę materiału, oczywiście tak, żeby zabezpieczenie nie wypadło, mam nadzieję, że nie wypadnie. Jak wypadnie, to trudno. I całość sobie tutaj spłaszczyłem po bokach, zeszlifowałem, jak widzicie. Nie jest to dokładnie, aczkolwiek chcę zobaczyć, czy w ogóle jakaś różnica będzie. W środku pozbyłem się tych napisów, jak widzicie, wyszlifowałem to dremelem. Tutaj były takie napisy. No i ta przeróbka dała mi tam kilka gram, może to będzie odczuwalne. I od razu osoby, które mówią, iż tłok jest wyważany z wałem korbowym. Tak, mają rację, macie rację. Tak samo jak zakładacie kit 70 cm sześciennych tłok, waży wtedy więcej. Wyważacie wtedy wał? Nie. Ta modyfikacja czy coś mi da? Sądzę, że trochę da, bo każda modyfikacja coś daje. W takich silnikach nie jest to odczuwalne, ale efekt finalny może być naprawdę bardzo odczuwalny. Już do tej pory udało mi się w poprzednim sezonie zrobić z prędkości 58 km na godzinę, bo tyle rozwijał ten pojazd, na seryjnych oponach, na seryjnych owiewkach, na seryjnej wadze, seryjny cylinder itd., itd. I później jak założyłem opony, odchudziłem cały pojazd, zmieniłem pozycję na bardziej opływową, bardziej pochyloną, dałem gaźnik 22 mm, przerobiłem wydech, odchudziłem sprzęgło na jednookładzinowe, odchudziłem cały rozrusznik, magneto, wtedy koła talerzowego nie miałem, wypolerowanych zawarów również nie miałem, portingu głowicy również nie miałem, flow króćca również nie miałem, flow gaźnika również nie miałem. Nie, flow gaźnika wtedy miałem. Dało mi to prędkość 73 km na godzinę. To już macie przyrost 15 km na godzinę, to jest naprawdę sporo. Oczywiście węższe opony dały mi mniejszy opór i tak dalej, ale to macie w innych filmikach. Także dzisiaj z ciekawostek kolejnych wypolerowałem sobie tłok, odchudziłem ten płaszcz, pokazałem Wam, jak mam to zrobione. Denko tutaj jeszcze lekko poprawiłem, bo logiczne, jak to leży, to później się te aluminium utlenia i matowi. Także w dzisiejszym filmiku to by było tyle. Na razie, cześć!